Dużo się ostatnio u was w stacji dzieje. Twoja redakcyjna koleżanka Ida Nowakowska przez chwilę prowadziła Pytanie na śniadanie, a teraz ogłosiła powstanie ogromnego, głośnego projektu. Czy wy w ogóle jakoś o tym projekcie wcześniej rozmawiałyście? Ida się z tobą jakoś konsultowała może? Wiesz co, też nie chciałabym mówić czegoś na ten projekt, czego nie wiem, bo to powinna się wypowiadać Ida, ale na pewno to, co wiem, to Ida bardzo się cieszy, że będzie mogła podróżować przez te wszystkie kraje. My jesteśmy w stałym kontakcie, chociaż teraz już takim zdawkowym, bo bardzo się mijamy. My pracujemy w inne dni, więc nawet jak jesteśmy w redakcji, ona jest w środę, ja jestem we wtorek zazwyczaj, ja jestem w weekend, więc się mijamy, ale mamy ze sobą dobry kontakt. Spotykamy się w innych miejscach i nie będę mówiła w jakich rzeczywiście, albo nie, szczerze, że w kościele się spotykamy z Idą akurat tam. Wtedy też nie rozmawiamy o takich rzeczach. Wiem, że ten projekt jest blisko jej serca i mam nadzieję, że z tego będzie czerpała jak najwięcej przyjemności, bo to jest długi projekt, chyba 7 tygodni będą podróżowali przez różne kraje i to chyba słyszałam takie plotki, że Ida rezygnuje z Pytania na śniadanie, że coś odchodzi. Nie, chyba to jest wszystko po starym, czyli po tym projekcie wraca do nas do Pytania na śniadanie i będziemy mogli się dalej cieszyć Idą na antenie dwójki. Jasne, super. Powiedz mi, ja się tak jeszcze zastanawiam, obie jesteście piękne, młode, niesamowicie utalentowane, jesteście twarzami stacji. Czy między wami jakieś tam takie małe, profesjonalne oczywiście boksowanie się pojawia? Się cieszę, że pytasz, bardzo się cieszę, bo to są kapitalne pytania, które można zdementować. Nie, absolutnie w ogóle nie ma między nami żadnej zawiści, nie ma w ogóle myśli takiej, która by wchodziła między nas i która byłaby złą myślą. W ogóle to jest, jakby człowiek lubiąc drugiego człowieka nie zastanawia się, czy to jest konkurencja, czy wyglądam pięknie i ona lepiej, to nieważne. Nigdy tak nie miałyśmy, jak pracowałyśmy razem na Bake Offie. Na planie byłyśmy w sumie 3 miesiące nawet, bo wygrywaliśmy 2 edycje, zimową, letnią. To z Idą w ogóle nie miałyśmy żadnych przymiarek, nie zastanawiałyśmy się, która jak wygląda, w jakiej sukience, tylko zakładałyśmy, co nam mówiła stylistka i nie było takich, wiesz, zatarć jak czasami dziewczyna, no ta będzie wyglądała lepiej, ta ma lepsze obcasy, a ja w płaski dzisiaj. Kompletnie nie było czegoś takiego między nami od samego początku i tego nie ma do teraz. My z Idą się absolutnie rozumiemy, bo ona to jest taką dobrą osobą z gruntu. To nie jest osoba, która gra, aż mam ciary na rękach, to mówię, to jest w ogóle jak będzie kiedyś oglądała, to ją serdecznie się pozdrawiam, ja też, uwielbiam. Ja też. Więc, a później jak się okazało, że jeszcze w tym programie Dance, ale to wtedy też nie miałyśmy ze sobą kontaktu takiego mocnego, żeby była ta inna rola. I ja uważam, że w ogóle to, co się dzieje na przestrzeni naszego życia, to jeśli chodzi o pracę, w ogóle nie ma na nas wpływu. Może mieć tylko lepszy wpływ, że się mamy jeszcze większy kontakt. Nie, w ogóle super człowiek, z którym jakby konie można kraść.